powiedział, że było jakieś, że ten Tusk nienawidził Kaczyńskiego, no bo przegrał w 2005 roku w wyborach, no ale to Lichocka dopiero to wyjaśnia. Dziennikarze natychmiast to wyłapali, bo wczoraj przypomnęli wypowiedź Lichocka z 2010 roku. Przypominam Państwu, że między innymi wyjaśnia tę sprawę i Lichocka. To wyjaśnię. Że widziałby wspólną wizytę, bo taka jest ta uroczystość, 70. rocznica zbrodni katyńskiej. Tak było pierwotnie planowane. 10 kwietnia to były główne uroczystości oddania hołdu tym, którzy zostali zamordowani w Katyniu. I ja między innymi robiąc o tym film Mgła, dość dobrze to... Lichocka! To był pierwszy film, proszę Państwa, dokumentalny dotyczący katastrofy smoleńskiej. Wstrząsający się na żywo jeszcze po tragedii smoleńskiej. Mówiły osoby, które były związane z... Urzędnicy Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego opowiadali właśnie, jak doszło do rozdzielenia wizyt, jaka była wymiana dokumentów, z jakim cynizmem spotkali się ze strony pana Arabskiego i Donalda Tuska. A ja tutaj przerwę, ponieważ... Ten film był bardzo atakowany właśnie przez posłów Platformy Obywatelskiej. Pamiętam wypowiedzi, więc trudno, żeby teraz je zasłaniali niepamięcią, choć skoro tak chętnie mówili o tym filmie i odnosili się do konkretnych wypowiedzi. To był film zakazany w czasach, gdy Platforma Obywatelska rządziła. Wszystkie media, oprócz Gazety Polskiej, Strefy Wolnego Słowa i kilku jeszcze innych niedużych tytułów, ten film nie mógł się pokazywać w żadnej telewizji, a tam, gdzie po Polsce, gdzie w samorządzie rządziła Platforma Obywatelska, nie można go było wyświetlać w żadnym domu kultury. Wtedy oczywiście, jak zawsze, spotykaliśmy się w kościołach i w salach katechetycznych, bo wolność jest bardzo często tam, gdzie jest kościół. Natomiast chciałam powiedzieć, że mną to wstrząsnęło. Lichocka, co ona gada? Tusk mówi, że Lichocka, zobacz, liczy na to, że ci, jak ona za tym kościołem. Jak ona za tym kościołem. Zobacz, co ta Lichocka. Co ta Lichocka. Ona pleci. Z ekipą telewizji publicznej przygotowywaliśmy transmisję z uroczystości w Katyniu i byliśmy w takiej, na takiej roboczej wizycie u Andrzeja Przewoźnika, żeby dowiedzieć się, jak to będzie z tymi uroczystościami. To było na 2-3 tygodnie przed tymi planowanymi uroczystościami. Pamiętam bardzo zasmuconego Andrzeja Przewoźnika, który mówił o trudnościach organizacyjnych tej uroczystości, że bardzo trudno jakby znaleźć wspólne stanowisko między kancelarią premiera a kancelarią prezydenta, że jest obstrukcja. Ale pamiętam takie jego bezradne w momencie powiedzenie, że być może skończy się tak, że będą dwie różne wizyty. Trzy tygodnie wcześniej Andrzej Przewoźnik martwił się, że nie uda się zrobić jednej wspólnej uroczystości, bo tak być powinno, bo tak było wcześniej zaplanowane, ale trudności, jakie robi, jakie są, mogą spowodować, że być może, mówi nam, no skończy się na dwóch wizytach, na dwóch uroczystościach. I myśmy mówili, no jak to przecież niemożliwe. Andrzej Przewoźnik wtedy nam powiedział, że zrobi wszystko, żeby do tego nie doszło. Andrzej zginął, pan Andrzej Przewoźnik zginął w katastrofie smoleńskiej. Donald Tusk może kłamać. Może kłamać, ale nie kłamią archiwa, bo wczoraj przygotowując się do programu, obejrzałam sobie konferencję prasową, na przykład Pawła Grasia, który triumfalnie mówi, że Władimir Putin zaprosił Donalda Tuska, i konferencję prasową Tomasza Arabskiego, który mówi, będą dwie wizyty będą, jedna będzie premiera, a druga przygotowując się przewoźnik. I to było, w ogóle nie pojawiło się nazwisko prezydenta, to pokazywało, jak była umniejszana rola prezydenta Kaczyńskiego. Tusk podjął grę z Władimirem Putinem przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu i po to, żeby storpedować właśnie wspólne te uroczystości. Na żądanie Kremla rozdzielił te wizyty. No to było w sposób oczywisty
godzące w polskie interesy, w polską rację stanu. Ale Donald Tusk nie po raz pierwszy, jak wiemy, dowodzi, że polska racja stanu to nie jest to, czym się kieruje. On się kieruje jakimiś innymi celami, innymi interesami. Platforma Obywatelska nie powinna się cieszyć z sondaży i z oceny społeczeństwa, ale jak zauważają niektórzy publicyści, do głosu dochodzi SLD. Czy na hasłach wyborczych SLD będzie aborcja, może kłamać. Bardziej prospołeczne hasła. Jeszcze bardziej społeczne, niektórzy wytykają niż PiS-u. No to trzeba pytać SLD. Ja myślę, że oni są nieco odklejeni jednak od rzeczywistości. Może kłamać. Dowiedziałam się, że pan Andrzej Celiński ma być kandydatem SLD w Warszawie, czyli stawiali na takiego zaawansowanego w różne doświadczenia polityczne polityka, który nigdy nie odniósł żadnego sukcesu, jest dość ryzykowny. Ja się dziwię, że oni w Warszawie nie wystawiają kobiety, bo choćby w kontekście tej polityki społecznej, no nie wiem, takie osoby jak Katarzyna Piekarska, która mogłaby być jakby nową twarzą lewicy, właśnie dlatego, że na przykład nie wywodzi się z tych środowisk postkomunistycznych, byłaby chyba lepszym kandydatem, ale nie radzić panu Czarzastemu. Ale przecież pani tej spółce, pani Magdalena Ogórek była kandydatem i przegrała. No więc może oni się sparzyli na kobietach w blondynkach, to nie jest wykluczone, ale bardzo się dziwię. Także myślę, że SLD tutaj jest jak zawsze w jakimś niesłychanym rozbiciu i nie sądzę, żeby to była w tej chwili jakaś groźna siła polityczna, dużo bardziej niebezpieczna jest zdemoralizowana i cyniczna platforma. Ja bym jeszcze chciała w rozmowie nawiązać do dyskusji, która w internecie rozgorzała. Chodzi o wypowiedź pani poseł dotyczącą aborcji. Czy jest pani przeciwko życiu? Nie jestem przeciwko życiu, jestem przeciwko aborcji. Oczywiście ta moja wypowiedź z Bochni została zmanipulowana. Są na ten temat opowiadane kłamstwa. A jakie kłamstwa? Jestem obrażana. No oczywiście właśnie to, że nie jestem za życiem i że chcę właśnie zabijać chore dzieci. Tak, to pani Kaja Godek lansuje taką tezę. Ale może ona tylko usłyszy, że to będę może broniła, bo to taki był przekaz. Właśnie taki był przekaz. Ale ja powiedziałam coś innego. Natomiast pani Kaja Godek akurat przeczytała ten przekaz dosyć dokładnie i mimo to manipuluje moimi słowami. Ja zbanowałam ją na Twitterze, ponieważ banuję osoby, które mijają się z prawdą albo manipulują moimi słowami. A jaka była prawdziwa wypowiedź? Ja powiedziałam tak, że ta ustawa zakłada bardzo radykalne rozwiązanie i ja uważam, że należy ograniczyć, należy znieść możliwość przerywania ciąży ze względu na przykład na zespół Downa albo na takie schorzenia, które pozwalają dzieciom żyć samodzielnie. Natomiast są takie patologie ciąży, są takie zniekształcenia ciąży, że które są diagnozowane dość szybko na wczesnym etapie ciąży, na przykład nie wiem, rozszczepienie kręgosłupa, że fundowanie, nakazywanie kobietom donoszenie takiej ciąży jest fundowaniem okrucieństwa, które jest takim nakładaniem na nie heroizmu. Ja uważam, że polskie państwo powinno działać tak, żeby kobiety decydowały się na to. I dlatego jest też program rządowy Za życiem, kiedy jeżeli kobieta zdecyduje się urodzić tak bardzo niepełnosprawne dziecko, to dostaje wsparcie finansowe 4000 zł. Są również działania dotyczące opieki nad tym dzieckiem. Także państwo tutaj podejmuje, rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął działania Za życiem. Natomiast ustawowe nakazywanie kobiecie decyzję o tym, że tak ma zrobić, uważam za właśnie nieludzkie. Ale czy aborcja jest złem i to jest oczywiste. Właśnie, czy to nie jest tak, że będą nadużycia? Dlatego, że nadużycia? Uważam, że w tej chwili ta ustawa, która obowiązuje, to jest dobra ustawa, ale i nadinterpretuje się i właśnie dlatego, że na podstawie tej ustawy na przykład przerywa się ciążę z zespołem Downa, trzeba ten stan rzeczy zmienić. Dlatego grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego o orzeczenie, o interpretację tych zapisów, które obecnie obowiązują. Natomiast uważam, że pani Kaja Godek, pan Pajac zupełny Terlikowski, pan Bosak z ugrupowania prorosyjskiego, proszę nie obrażać pani poseł,
dziennikarzy, naprawdę zupełnie zachował się jak zawsze, zresztą jak hałaśliwy pajac w tej sprawie i ja nie będę zupełnie używać wobec niego taryfy ulgowej po tym, co napisał. Natomiast chcę powiedzieć, że tutaj nie chodzi o życie, tu chodzi o walkę polityczną. I ci ludzie się chodzi o życie. Chodzi o życie, bo ty podpisałaś się pod tym projektem. Oczywiście, podpisałam się pod tym, tak samo inni dziennikarze się również podpisali. Ktoś tak kłamie, tak manipuluje, tak obraża, czyli zachowuje się jak Platforma Obywatelska, jak Ruch Palikota, to ja widzę, że tu nie ma dobrej woli. Tu jest walka polityczna. I naprawdę zaufaj mi, z punktu widzenia politycznego, tutaj jest walka po to, żeby, tak jak zawsze, żeby rozbić obóz Zjednoczonej Prawicy. To trudno mówić, że Tomasz Pantelnikowski jest członkiem partii, tak samo jak na przykład Janek Pospieszalski. Ma sympatię antypisowskie od zawsze, zawsze sympatyzował z Markiem Jurkiem i liczy na to, że kiedyś powstanie ugrupowanie, w którym on też będzie Marek Jurek. Ja przypomnę, że Marek Jurek kandydował przecież do Europarlamentu z listy. I jak zawsze rozbił, jak zawsze rozbija obóz Zjednoczonej Prawicy. Zrobił to wtedy, kiedy PiS rządził w latach 2005-2007 i zaraz po wejściu do Parlamentu Europejskiego również rozbija i odszedł od obozu Zjednoczonej Prawicy. Ale czy to nie jest, nie ma z nim nic wspólnego. Ale czy to nie jest powrót do wartości? Czy to nie jest opieranie się na wartościach, które wyznaje? Bo ja tu jednak tutaj... jest strategia polityczna. W 1989 roku Departament III SB rozesłał do całej swojej agentury w Polsce zestaw pytań, które mieli zadawać na spotkaniach wyborczych z kandydatami Solidarności. Były główne dwa pytania. Dlaczego Solidarność jest finansowana z zagranicy i co państwo mówicie na temat aborcji? Jakie jest państwo stanowisko w sprawie aborcji? SB świadomie wprowadziła w 1989 roku temat aborcji, żebyśmy się o aborcję kłócili, a nie zajmowali się lustracją, dekomunizacją i na przykład odebraniem uprzywilejowanych przywilejów esbeckich. A właśnie, a co i będzie to się działo? Efektem jest, że nie mieliśmy wtedy ani dekomunizacji, ilustracji, natomiast uzyskaliśmy bardzo dobrą ustawę chroniącą życie. Została nam cała minuta. Ale to zawsze wraca. Także ja bym bardzo chciała, żebyśmy się nie dawali nabrać. To jest ta sama gra polityczna, co zawsze. Natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości jest za życiem, wprowadził jesienią konkretne rozwiązania za życiem, zgłosiliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego za życiem i będziemy opowiadać się za życiem. Natomiast ustawa proponowana i wpierwowana przez te środowiska nie jest dobra. Co będzie z jednym zdaniem, bo nam bardzo mało czasu zostało, co zostanie z ustawą deklaracyjną? A o to trzeba pytać prezydenta Andrzeja Dudę. On zawetował tę ustawę i ja oczekuję na projekt od niego. Kończymy, proszę państwa. Niestety nie porozmawiamy dalej o tym bardzo ważnym temacie, jakim jest degradacja komunistycznych generałów. Dziękuję państwu bardzo. Państwa i moim gościem była poseł Joanna Lichocka. Bardzo dziękuję. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się druga. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Rząd podpisał porozumienie z ciałem doradczym rządu, Krajową Radą Konsultacyjną do spraw osób niepełnosprawnych. Dokument zawiera 3 punkty, w tym zrównanie rent socjalnych z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Porozumienie nie podpisali protestujący w Sejmie rodzice i opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. To porozumienie jest dla nas skandalem. Podpisywał to ktoś, kogo nie znamy, mówiła przedstawicielka protestujących w Sejmie Iwona Hartwich. Szczegóły porozumienia przedstawiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Elżbieta Rafalska wyjaśniła, że zrównana renta miałaby być wypłacana od 1 września, ale z wyrównaniem od czerwca bieżącego roku. Kolejny punkt związany jest z programem Dostępność Plus. Ma kompleksowo rozwiązywać problemy dostępności. Tam jest też ta ważna asystentura osoby niepełnosprawnej. Z kolei trzeci wprowadza od 1 lipca koordynowaną opiekę dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi. Ponieważ do tej pory żaden z programów nie był wyodrębniony i adresowany wprost, nie był takim też programem celowym. Podpisane porozumienie nie zawiera jednak punktu dotyczącego Funduszu Solidarnościowego, zakładającego opodatkowanie najbogatszych na rzecz niepełnosprawnych. Resort rodziny tłumaczy, że prace nad szczegółami tego rozwiązania trwają. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio.
Pierwszych 20 klientów odzyskało pieniądze z Ambergold. Syndyk wypłacił poszkodowanym 4 400 000 zł. To pierwsza taka operacja po upadku spółki Marcina P. Syndyk Ambergold, Józef Dębiński, podkreśla, że pieniądze odzyskały osoby, które zdołały zabezpieczyć swoje roszczenia, wpisując się do ksiąg wieczystych nieruchomości należącej do spółki Marcina P. Tych wierzycieli jest 20. Kwota, którą w tej chwili wypłacam, to jest 4 400 000. Firmy, osoby prywatne? To są osoby prywatne, tylko i wyłącznie. Wierzyciele przed ogłoszeniem upadłości, którzy zdążyli się wpisać i oni są zapisani w księgach wieczystych jako osoby, które korzystają z prawa pierwszeństwa przed wszystkimi innymi. Do tej pory syndyk Ambergold sprzedał 10 nieruchomości oraz majątek ruchomy spółki za 66 milionów złotych. Ponadto walczy o odzyskanie około 20 milionów złotych od około 2400 osób, które pożyczyły pieniądze z Ambergold. W sumie poszkodowanych przez spółkę jest ponad 12 tysięcy osób na kwotę 650 milionów złotych. Flagi na najważniejszych budynkach, dzwony opactwa westminsterskiego i uroczyste wystrzały armatnie. Tak Wielka Brytania witała trzecie dziecko księżnej Katie i księcia Williama. Księżna w poniedziałek urodziła syna, a na Wyspach dzień później miało miejsce szereg wydarzeń zarezerwowanych na specjalne okazje. Z Londynu Adam Dąbrowski. Szymoście Tower 41. Przy Hyde Parku 62, nieopodal w opactwie westminsterskim. Dzwony. Tak Wielka Brytania wita nowego członka rodziny królewskiej. Flagi królestwa powiewają na wszystkich budynkach rządowych, a także nad pałacem Buckingham. A dwór już sprzedaje specjalne pamiątki, m.in. kubek i talerz. Napis: witamy nowe królewskie dziecko. Poniżej wariacja na temat brytyjskiego godła. Zamiast dorosłego lwa i jednorożca, wersje miniaturowe. Lwiątko i jednorożcowe źrebie. Ciągle nie wiemy jeszcze, jak nazywać się będzie potomek. Brytania czeka na oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Pośród bukmacherów prowadzą Artur, Jakub i Filip. Dla Polskiego Radia z Londynu Adam Dąbrowski. Rosyjski Senat chce karać autorów publicznych wypowiedzi, które nie podobają się władzy. Autorką projektu jest jedna z deputowanych Rady Federacji. Pod szczególnym nadzorem mają się znaleźć wypowiedzi dotyczące gospodarki, ekologii i spraw socjalnych. W ocenie rosyjskiej opozycji Izba pod hasłem walki z przekłamaniami zamierza wprowadzić cenzurę publicznych wystąpień. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Nowe prawo ma dotyczyć wystąpień zarówno osób fizycznych, jak i przedstawicieli organizacji niekomercyjnych. Za rzekome kłamstwa dotyczące stanu państwa będzie grozić grzywna. O tym, które wypowiedzi są prawdziwe, a które mijają się z prawdą, decydować mają specjalne rady powoływane przy poszczególnych ministerstwach, a także tak zwani niezależni eksperci. W projekcie ustawy przewidziano grzywnę do wysokości 100 tysięcy rubli, czyli w przeliczeniu około 1300 euro. Wcześniej prezydent Władimir Putin podpisał ustawę, która pozwala organom państwa blokować strony internetowe zawierające treści naruszające dobre imię polityków, urzędników i biznesmenów. Zdaniem rosyjskiej opozycji takimi drobnymi krokami władze Rosji wprowadzają cenzurę życia publicznego i przyznają sobie monopol na prawdę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. Noc pochmurna z przejaśnieniami. W północnej połowie Polski miejscami niewielkie opady deszczu. Temperatura od 7 stopni na północy i w kotlinach górskich do 11 na południu. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu silny. W porywach do 60 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po drugiej wracamy do rozmowy Adriana Klarenbacha. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Magdalena Kochan, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani poseł. Paweł Rawiej, Nowoczesna. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. I wątków mamy wiele do poruszenia. Ja już jestem przekonany, że wszystkich nie zdążymy poruszyć, a nawet nie zdążymy o nich wspomnieć. Ale zacznijmy od najważniejszego. Jest porozumienie z częścią organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Obserwujemy na monitorach telewizorów w tej chwili TVP Info i TVN24 i widzimy, że część organizacji, w tym wypadku kobiety zajmujące się dorosłymi dziećmi, narzekają, że one tego porozumienia nie mogły podpisać, nie mogły wziąć udziału w negocjacjach Centrum Dialogu. I o ile to porozumienie pierwszy człon mogły podpisać, a je odrzuciły, o tyle w Centrum Dialog mogły być, a z tego nie skorzystały. Nie chcę napiętnować, nie chcę oceniać, o ocenę poproszę państwa. Pani poseł. Nie były w Centrum Dialogu, bo bały się opuścić Sejm i bały się, że nie będą miały powrotu do tej formy protestu. To rozumiem.
Po ludzku, najzwyczajniej w świecie. Panie są zdeterminowane. Ja pamiętam panie z paru lat wcześniej. 2014 roku, ale też pamiętam reakcję rządu. Panie rozpoczęły protest 19 marca, 21 był u nich premier Tusk, 24 czy 25 rząd przyjął rozwiązania, które zostały wdrożone w życie. Tutaj to trwa o wiele, wiele dłużej i to, co mnie najbardziej niepokoi, to fakt porozumienia podpisanego z częścią organizacji pozarządowych, nie z wszystkimi. Proszę Państwa, to jest tak, że z racji pracy parlamentarnej w wielu ustawach pytałam o zdanie organizacji pozarządowych zajmujących się danym obszarem polityki społecznej. I naprawdę jest tak, że organizacje często mają proponowane rozwiązania, które stoją na antypodach w stosunku do siebie. Są przeciwstawne. Umiejętność szukania dialogu jest umiejętnością, która winna być cechą każdego polityka. Jeśli dzisiaj rząd podpisał z częścią, a część zlekceważył, to to nie wróży dobrze i trudno to nazwać porozumieniem. Panie poseł, ale z drugiej strony byliśmy świadkami, niemymi obserwatorami tego, co się w Sejmie działo. Wzięliśmy przekazem telewizji. Widzieliśmy minister Kopczyńską, która przyszła do protestujących i zaproponowała, że jest takie porozumienie, żeby się protestujący z nim zapoznali. Byli w tym wypadku zapoznały przede wszystkim, bo mówimy o matkach, które są ze swoimi dziećmi. I żeby zechciały to podpisać. Nie było żadnej dyskusji, żadnego pana manewru. Właśnie problem polega na tym, że to nie panie muszą umieć negocjować, tylko przedstawiciele rządu, ministrowie. To jest ich obowiązek. Zatem nie namówi mnie pan do debaty i krytyki pani, mam, rodziców, dzisiaj już dorosłych dzieci. Nie, ja jestem daleki od tego, żeby krytykować. To, ja sam nie wiem, jak bym się zachował. Mogę w tym momencie powiedzieć tyle. 19 marca w 2013 roku, o ile dobrze pamiętam, rozpoczęty protest, 25 podpisano ustawę. 14, przepraszam. W związku z powyższym wymagam tego samego skutecznego działania i empatycznego działania rządu. Pani poseł, porozumienie rzeczywiście podpisane w 2014 roku. Proszę mi powiedzieć, co zostało z tego porozumienia wdrożone w życie? A proszę bardzo, 1477 dla każdej mamy. Dla każdego rodzica, który decyduje się na opiekę nad dzieckiem i nie pracuje. Z tego ten czas opieki nad dzieckiem wliczany jest do wymiaru emerytury. To są rzeczy, które są bardzo istotne. Ja myślę, że warto też powiedzieć o całym systemie, który zbudowaliśmy i nie tylko w ciągu tych ostatnich przysłowiowych 8 lat, ale właściwie od momentu, kiedy nastała wolna Polska, kiedy to środowisko bardzo zaniedbane przez poprzedni system zaczęło być dostrzegane z jego potrzebami od momentu budowania państwa. I teraz niepełnosprawnych, widzisz, bo państwo musi dać, a Platforma Obywatelska coś przebrała tam. To jest problem, który musimy, to nie jest tak, panie redaktorze, że któregoś dnia że jest łatwo. Rząd rozwiąże wszystkie problemy naszego kraju. A właśnie. Bo jeśli tak by było, to trzeba zamknąć Urząd Rady Ministrów, otrzepać ręce i iść do domu. Życie niesie za sobą kolejne. Nikt niczego razy nie rozwiąże. Aresz trwa już długo, bo powyżej jednego roku. Była także obawa przed mataczstwem podejrzanych w tej sprawie. Prokuratura podejrzewa adwokata Linę D. o to, że wspólnie ze swoim synem Jakubem R., urzędnikiem stołecznego ratusza, brała udział w oszustwie dotyczącym m.in. reprywatyzacji działki na placu Defilad. W tej sprawie Jakub R. miał przyjąć ponad 30 milionów złotych łapówki. Z kolei adwokat Robert M. według prokuratury miał brać udział w oszustwie dotyczącym wydania decyzji administracyjnych dla nieruchomości położonych w Warszawie. Zmieniamy temat. Etiopski rynek jest dla Polski bardzo perspektywiczny i interesujący, powiedział prezydent Andrzej Duda po rozmowie z prezydentem Etiopii. Prezydent Etiopii przybył we wtorek wraz z małżonką z dwudniową wizytą do Warszawy. W trakcie rozmów przywódcy Polski i Etiopii mówili m.in. o współpracy dwustronnej w zakresie gospodarki, produkcji i ekonomii. Podpisali też list intencyjny dotyczący zacieśnienia współpracy
pracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Prezydent Etiopii zadeklarował, że jego kraj ustanowi ambasadę w Warszawie. Z kolei prezydent Andrzej Duda przekonywał, że strona polska uruchomi bezpośrednie połączenie lotnicze pomiędzy stolicami obu państw. Pan prezydent wskazał, że tutaj perspektywa jest bardzo liczymy na to, że ta ambasada w najbliższej perspektywie w Warszawie powstanie. Chciałbym także, żeby zostało ustanowione bezpośrednie połączenie lotnicze pomiędzy Warszawą a Addis Abebą, bo nie trzeba nikomu tłumaczyć, że to w sposób realny przyczyni się do zwiększenia możliwości biznesowych, a także i możliwości turystycznych. Można powiedzieć, że chociaż odległość jest duża, to jest to rynek, który z tego punktu widzenia jest nam rynkiem bliskim, a przede wszystkim, powtarzam, jest rynkiem ogromnym, jeżeli chodzi o liczbę konsumentów i jest rynkiem bardzo perspektywicznym od strony rozwojowej. Etiopski prezydent złożył wieniec na grobie nieznanego żołnierza, a wieczorem wraz z małżonką wziął udział w oficjalnym obiedzie wydanym przez polską parę prezydencką. W środę z kolei etiopski przywódca spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Potem Hanka kradła. Działki kradła. Rocznicy śmierci Zofii Kossak. W Senacie otwarto wystawę poświęconą pisarce. Ekspozycja przypomina jej twórczość i dorobek literacki. Wernisaż przygotowało Muzeum Zofii Kossak w Górach Wielkich. Wystawie towarzyszy dwudniowa konferencja zatytułowana W obronie wartości chrześcijańskich i patriotycznych. W wydarzeniu udział biorą posłowie, senatorowie, młodzież oraz rodzina Zofii Kossak. Podczas konferencji o nieocenionej wartości twórczości pisarki mówiła m.in. Maria Koc, wicemarszałek Senatu. Powieści Zofii Kossak są nie tylko bardzo atrakcyjne pod względem literackim, ale to są powieści, które promują, popularyzują uniwersalne wartości. Wartości, które wyrastają z naszej cywilizacji, z chrześcijaństwa i które stanowią o tym, kim jesteśmy, kim staliśmy się na przestrzeni ponad tysiącletniej historii naszego kraju. Zofia Kossak-Szczucka była postacią pod każdym względem wyjątkową. W środę konferencja przeniesie się do Akademii imienia Jana Długosza w Częstochowie. Zofia Kossak-Szczucka była więźniarką Auschwitz. Dzięki staraniom władz podziemia udało się doprowadzić do jej uwolnienia. Pisarka uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. Zofia Kossak zmarła w 1968 roku w Bielsku-Białej. Trwa walka o życie brytyjskiego chłopca Alfiego Evansa, który cierpi na ciężką, niezdiagnozowaną dotąd chorobę neurologiczną. Wczoraj na mocy decyzji sądu niespełna dwuletnie dziecko odłączono od aparatury podtrzymującej życie. Jego ojciec poinformował jednak, że chłopiec oddycha samodzielnie. Starania o uratowanie dziecka podejmuje Watykan. Papież Franciszek zaapelował, by umożliwić podjęcie nowych prób leczenia chłopca. Władze Włoch nadały chłopcu obywatelstwo tego kraju w nadziei, że umożliwi to przewiezienie dziecka do watykańskiego szpitala Bambino Gesù w Rzymie, który gotów jest kontynuować jego diagnozowanie i terapię. Doktor Aleksandra Kicińska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mówi, że w tej sprawie mamy do czynienia z postępem cywilizacji śmierci. Widzimy, że właśnie w krajach zachodnich ma ostatnio bardzo duży postęp, tak, szacunku dla życia poczętego, dla życia, które nie jest życiem w pełni w naszym rozumieniu, dla życia chorego, dla osób właśnie chorych, ciężko czy skrajnie chorych. I właściwie ten trend niestety się pogłębia. I ta cywilizacja tego konsumpcjonizmu, tego, że życie, które nie może korzystać w pełni z tego świata, jest mniej wartościowe czy nawet bez sensu i należy je zakończyć, jest efektem tak naprawdę pogubienia się dzisiejszego człowieka w tym, co jest prawdziwą wartością. A życie jest samo w sobie największą wartością i wymaga ochrony na każdym etapie. Alfie Evans przebywa w szpitalu w Liverpoolu od grudnia 2016 roku. W tym czasie rodzice kilkukrotnie walczyli w sądzie, by nie odłączać go od aparatury podtrzymującej życie. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Potęga w polskich firmach. Polska gospodarka rośnie i dojrzewa. Pierwsze efekty już widać, mówią eksperci, uczestnicy debaty ekonomicznej zorganizowanej przez nasz dziennik. Aborcja zabija medycynę. Jak na lekarzy wpływa sama możliwość uśmiercania chorego dziecka, mówi profesor Anna Latos-Bielańska.
apel do marszałka. Obrońcy życia piszą do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w sprawie jak najszybszego przyjęcia ustawy zatrzymaj aborcję. Pierwszy papież z Polski. Niezwykłą misję księdza Hillesa Raddiego w Warszawie opisuje w naszym dzienniku profesor Grzegorz Kucharczyk. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kochani, jak wiemy, Radia Maryja można słuchać również przez internet, tak samo oglądać telewizję. Posłuchajmy teraz informacji komunikatorca dyrektora o tym, jak odbierać Radio Maryja. I bardzo proszę, aby te informacje przekazywać tym, którzy nie mają anten satelitarnych i może ich wiedza ogranicza się tylko do tego, iż Radio Maryja możemy jedną godzinę słuchać w ciągu dnia w Chicago i w Toronto, a tak nie jest, posłuchajmy. Pierwszy pielgrzym naszej radiowej rodziny do Rzymu, Ojciec Święty Jan Paweł II życzył nam. Życzę Radio Maryja dalszego rozwoju, aby zasięgiem swego działania objęło całą Polskę. A może trzeba trochę wyżej podnieść poprzeczkę, powiedzieć, ażeby sięgnęło do Rzymu, albo do Chin, a przynajmniej na Syberię. Teraz można nas słuchać telewizją trwam oglądać, a również na całym świecie, między innymi przez internet. Wystarczy tylko znaleźć adres www.radiomaria.pl albo www.radiomariachicago.org i ikonkę Radio Maria lub Telewizja Trwam. Powiedzcie Państwo o tym także innym, również będącym poza Polską. Niech wszyscy mają szansę na ten największy w świecie uniwersytet dla intelektu i dla ducha, dla rozwoju osobowości, dla poznawania prawdy, a prawda prowadzi do szczęścia. Rzeczy, które w propagandzie brzmią znakomicie w wykonaniu niekoniecznie. Proszę, rodzina Radia Maryja w Kanadzie, otóż 27 maja, dzisiaj ten rząd tak nazwać nie mógł. Odpowiedzialny za rodzinę Radia Maryja. Za cóż to do nas, zwłaszcza, że mamy przecież sporo marnotrawstwa jednak w działaniu instytucji. Myślę, że to też ludzie widzą, nie tylko to, że sytuacja budżetu jest dobra, nie tylko to, że mamy grupy społeczne ciągle, które stawiają słuszne żądania, ale także to, że jest jeszcze sporo przestrzeni do poprawy, do tego, żeby pieniądze nie były wydawane w sposób niewłaściwy. Myślę, że to też jest taka rzecz, która no, szczególnie ludzi boli, która w jakimś stopniu też jest elementem narastającym do jednej sprzedaży. A gdzie są te pieniądze marnotrawne? Patrzę na działalność szczerze nieobserwatorskich i nieobserwatorskich. 0,5 miliarda naszych pieniędzy. Dlaczego nie? Rzeczy takie jak dobra narodowe są w żaden sposób ani niemierzalne, ani niecenione. Te dobra nie wyjechałyby z Polski, bo pani minister Janowska... Także gorąco serdecznie zapraszamy. I kochani, chciałbym bardzo gorąco teraz podziękować wszystkim, którzy słuchają, którzy wspierają, przepraszam, Radio Maryja. Oczywiście tym, którzy słuchają również. I dzięki właśnie Państwu, tak Radio Maryja, jak i media przy Radiu Podstawy mogą się rozwijać. Dzisiaj to są wybrane osób z Kanady. Należą następujące Państwo. Marianna Józef, Rafacz, Tadeusz, Barnat, Zofia, Chlebek, Władysław, Chlebek, Irena i Jan, Urbanowicz, Krystyna Biegos, Krystyna i Arkadiusz Rozbicki, Janusz i Bożena, Stypka, Zofia Turczyńska, Anna i Stanisław Majdan, Kazimierz i Elżbieta Rogowska, Krzysztof Tomczak i Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, Marianna Podsiadło, Roland Jadwiga Marylewscy, Maria Wysocka, Joanna i Jerzy Szydłowscy, Państwo Pesz, Państwo Stachowiak oraz Węcławski. Serdecznie, gorąco dziękujemy i prosimy, aby dalej pamiętać o Radiu Maryja. Natomiast ze Stanów Zjednoczonych dzisiaj są to nasi ofiarodawcy z Nowego Jorku i okolic, między innymi Maspet, Forest Hills, Rainbow Park i Oakland Gardens. A są to następujący Państwo. Agnieszka i Daniel Staniszewscy, Wiesława Kapuścik, Jan i Piotr Kumelowscy, Lucyna Morawska, Irena i Franciszek Czochanicy, Alicja i Grzegorz Dłużniewscy, Jadwiga Dziękiewicz, Beata Jakubowska, Barbara Lagucik, Jolanta
Staszewski, Eugenia Głowska, Bogdan Jewczewski, Ireneusz Pieszczatowski, Teresa Topkowska, Dana i Marek Drost, rodzina Państwa Gawlik, Barbara i Ryszard, Staniszewscy, Stanisław i Janina, Tołwińscy oraz Marta i Wiesław Żarkowscy. Zapłać za dobroć i życzliwość. I dla wszystkich wspierających ta dedykacja muzyczna, a po niej informacji, w jaki sposób dołączyć do grona ofiarodawców. Tylko tyle. Więc proszę mi nie zadawać pytania, czy będziemy chwalić się czymś. Jeżeli coś dobrego wspólnie dla Polski zrobimy, to dzisiaj to wspólne działanie i ręka do zgody leży nie po stronie opozycji, a po stronie rządzącej. 11. Szczęśliwy finał dziś o poranku? No myślę, że coś tego się trzeba było spodziewać, dlatego że te aresztowania, które miały miejsce w związku z prywatyzacją tej kamienicy, to jest w jakiejś mierze też pochodna decyzji komisji weryfikacyjnej. Tam zadziałała taka karuzela z duchami, jedna z metod odzyskiwania, czy uzyskiwania raczej kamienicy w Warszawie, więc osoby, które tego procederu się dopuściły, zostały zatrzymane, groziły się za więzienia, bo strata, uszczuplenie majątku miasta było znaczne, powyżej 700 tysięcy złotych. No i myślę, że to będziemy mieli, biorąc pod uwagę to, ile decyzji wydaje komisja, które odkręcają te decyzje, z takimi sytuacjami coraz więcej. To, co ta weryfikacyjna jest legalna, czy jest nielegalna? No, na szczęście jest umocowana w prawie administracyjnym, więc to jest jakby jedna rzecz. Bardzo Państwu na szczęście zajmuje się konkretnym sprawami. Naprawdę. Mówiłem, że nie wszystkim. Dziękuję Państwu za uwagę. Miłego wieczoru. Nawet nie dotknięł. 447 ustawa. Ciekawe, co z nią zrobi kongres. Pewnie to będzie temat numer jeden jutrzejszej naszej rozmowy. Za dziś bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Powtórka programu.